W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że się bardzo przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził wam się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To cóż takiego dała nam ta noc? Co takiego się stało, co takiego się zmieniło, kiedy Chrystus przyszedł na świat? Czy od tej pory żyjemy w czasach globalnego i totalnego dobrobytu? Czy nam wszystkim wiedzie się lepiej? Na naszych ulicach, w naszych miastach nie widzimy biedy? Czy wszędzie panuje pokój? Czy nie doświadczamy przemocy, agresji, niesprawiedliwości? Co takiego się stało, kiedy On przyszedł? I co się zmieniło, kiedy On przyszedł? I czy potrafimy widzieć, co się zmieniło, kiedy On przyszedł? Co nam dał? Co nam dała ta noc? Po co nam ta noc? Tej nocy Bóg pokazał nam siebie totalnie i w pełni. Jezus powie: kto mnie widzi, widzi Ojca. Jeżeli się zastanawiamy, co przyniosła nam ta noc, co zmieniła w naszym życiu, to to, że przyniosła światłość, która oświeca każdego człowieka. Światłość, która pokazuje, jaki Bóg jest naprawdę. Ten Bóg naprawdę, ten prawdziwy obraz Boga wchodzi na ten świat przez niezwykłe drzwi pokory, słabości, bezbronności i robi to jeszcze na dodatek po środku nocy. I nie bez kozery świętujemy właśnie też w tę noc, która jest jedną z najdłuższych nocy roku, aby doświadczyć jeszcze raz w swoim życiu, że Bóg jest w stanie swoją światłością właśnie dostać się do każdej naszej najgłębszej ciemności. I będzie do naszego życia przychodził właśnie w taki sposób, jaki adorujemy, kontemplujemy w te dni. Niezauważalny. Ta betlejemska noc była jedną z wielu niepozornych nocy na tym świecie. Garstka ludzi
tylko dzięki w zasadzie objawieniu aniołów była w stanie usłyszeć i zobaczyć to, co się naprawdę stało. I Bóg tak przychodzi do naszego życia, do życia każdego z nas. Wślizguje się w jakimś płaszczu niemocy, bezbronności, słabości. I uszanuje to wszystko, co we mnie jest słabe, delikatne, wrażliwe. Nawet jeżeli ty tego w sobie nie szanujesz, nie lubisz, nie znosisz, to on w to wchodzi. W całą biedę, w całą prostotę, w całą codzienność życia. On chce nam dać tę noc, aby zmienić nasze oczy. Co on mówi o swoim narodzeniu? Kiedy uzdrawia niewidomego człowieka, niewidomego od urodzenia, mówi: ja przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Potrzebujemy tej nocy, potrzebujemy modlitwy w ciemności, aby zobaczyć światło. Aby Bóg nam pokazał siebie jako światłość. Światłość ze światłości. Boga, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Abyśmy po raz kolejny raz w życiu usunęli ze swojej głowy, ze swojej wyobraźni, też z jakiejś czasem infantylności w wierze, z niedojrzałej religijności, właśnie fałszywe obrazy Boga. Takiego Boga, który będzie przychodził tylko przez to, co silne, co triumfujące, co ma taki bizantyjski połysk w naszym życiu. W Patris Corde, liście o męskim sercu świętego Józefa, o ojcowskim sercu świętego Józefa, papież Franciszek pisze właśnie o czułości, o wrażliwości, i że nasza wiara musi się otwierać oczy na to, że Pan Bóg będzie działał w naszym życiu przez to, co słabe, delikatne i niemocne. I to jest też doświadczenie świętej rodziny, ale to jest też doświadczenie każdego z nas. Abyśmy przyjęli prawdę tego, jaki naprawdę jest Bóg. I że w stosunku do nas przychodzi kompletnie bezbronny. I możemy zrobić z Nim wszystko. Pokora Boga to Jego drzwi na świat. Pokora Boga to też droga, która nas prowadzi do prawdy o Bogu, o mnie i o innych ludziach. Bo ta noc właśnie musi zmienić nasze myślenie i nasze patrzenie w tych trzech płaszczyznach. Tak jak w przykazaniu miłości Boga, bliźniego i siebie samego. To jest system naczyń połączonych. Kiedy ja poznaję, jaki jest Bóg i że jest i że się objawia w tym, co jest słabe, delikatne, bezbronne, jak dziecko w betlejemskiej stajni, to także doświadczam tego, że On przychodzi do mojego życia przez tych, którzy są ostatni, których bardzo często odsuwam na margines życia, spycham ich jako tych, którzy się już nie liczą, za którymi nie stoi władza, za którymi nie stoi żadna siła, taka czy inna. Jeżeli szukacie Boga w swoim życiu, jeżeli Go chcecie doświadczyć i zobaczyć także w tym, co jest ciemne, co jest środkiem nocy, miejcie otwarte i czujne oczy na tych, którzy są słabi, bezbronni i przez których On przychodzi do naszego życia. Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Wszystko, czego nie uczyniliście, mieście nie uczynili. Kiedy ja poznaję Boga w innych ludziach, też poznaję Boga w sobie samym. On jest naprawdę bliżej, niż nam się wydaje. Chce dzielić nasze życie, chce być solidarny z tym wszystkim, co my przeżywamy. Świętujemy dzisiaj ten cud, kiedy On staje się jednym z nas
i od tej pory wie wszystko, co jest udziałem naszego życia. Nie stoi zdystansowany, nie jest gdzieś schowany za jakąś szklaną szybą, z założonymi rękoma przyglądając się, jak się męczymy, trudzimy, jak płaczemy, jak nas przygniata ciężar życia. Ta noc nam jest potrzebna, żeby na nowo odkryć Boga, który jest solidarny z tym wszystkim, co my przeżywamy i czego doświadczamy. Jest w tym wszystkim współczujący z nami. I nad każdym z nas, także tej nocy i każdej innej nocy naszego życia, powie: jestem. Jego imię jest obietnicą. Jestem. Kiedy chcę otworzyć się na Boga, muszę nie tylko przebaczyć innym, ale też mieć umiejętność przebaczenia sobie. Może to jest doskonała okazja, właśnie ta noc, właśnie to Boże Narodzenie, abyście też przebaczyli sobie, abyście zdjęli dzisiaj w nocy z siebie ten ogromny ciężar, który bardzo często niesiecie przez całe życie. Przebaczcie sobie, bo Bóg wam przebaczył w Jezusie. Bądźcie wobec siebie wrażliwi, delikatni, bo On taki jest wobec każdego z nas. I właśnie ta światłość, ta zstępująca światłość przynosi doświadczenie pokoju, którym są obdarzeni pasterze na betlejemskich polach. To, co ma nam Bóg do powiedzenia tej nocy, to też, co mówi przez anioła właśnie tym pasterzom: nie bójcie się, nie bójcie się. Święty Jan powie: kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Zostawcie lęk, bo on bardzo często będzie sprawiał, że będziemy widzieć innych ludzi nie jako braci i siostry, ale jako wrogów, przeciwników, rywali. Zostawcie lęk, bo też nigdy nie będziecie potrafili sobie spojrzeć głęboko w lustro, w oczy. Niech ta noc zmieni nasze myślenie, nasze widzenie, nasze patrzenie. Wejdźmy w tę noc, aby zobaczyć światło. Światło, które nam powie, że Bóg w nas sobie upodobał, że my się Jemu podobamy, bez względu na to, co myślicie na swój temat, co usłyszeliście na swój temat od innych ludzi. On mówi: pokój, bo sobie w tobie upodobałem. Podobasz mi się. Nie dlatego, że ci wszystko w życiu wyszło, ale dlatego, że jesteś na mój wzór i na moje podobieństwo. Nie bójcie się. Pokój z wami. Będzie dobrze. Amen.